Dzień dobry, dzień dobry. Czy wszyscy, którzy chcą być na egzaminie, na stopień na, na egzaminie, kurczę, już bym chciała egzaminować. Na webinarze dotyczącym egzaminu i sprawozdania, na stopień nauczyciela, mianowanego na starych zasadach, są w dobrym pokoju. Bo jeśli ktoś z Państwa chce przejść do dyplomowanego, to na górze czatu, na górze czatu jest taki link. Podlinkowany jest tutaj pokój drugi, gdzie Jola pokazuje, gdzie możemy przejść, jeśli chodzi o stopień nauczyciela dyplomowanego. No drodzy Państwo, nie może być tak, że jesteście w tym samym miejscu, dlatego że tutaj no. Jesteście Państwo w dobrym miejscu. Jeśli ktoś jest, jak mogę Wam jeszcze pomóc? Już staram się tutaj na wszelkie sposoby. Jeszcze może uda mi się w ten sposób z, ten link skopiować, ale no kurczę, niekoniecznie. Wydaje mi się, że link, który Państwu daję, jest ok. No to jeszcze raz daję link do dyplomowanego. Proszę bardzo, rzucam. Jeśli ktoś potrzebuje i potrzebuje przejść do drugiego pokoju i potrzebuje wsparcia w zakresie egzaminu i sprawozdanie na stopień nauczyciela dyplomowanego na starych zasadach, to wklejam raz jeszcze link na czacie. Tak? Jeśli nie, albo w trakcie się coś wydarzy, to u góry jest podlinkowany program, harmonogram spotkań i możecie Państwo bez problemu sobie tam przejść. Nie traćmy, drodzy Państwo, czasu. Już wracam do tematu dzisiejszych warsztatów, dlatego że Drodzy Państwo, mamy dzisiaj właśnie te drugie warsztaty które będą trwały od godziny 17.30 do 1815 i w ramach tych warsztatów opowiem Państwu o przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego według starych zasad i opowiem Państwu o tym, w jaki sposób należy konstruować sobie sprawozdanie. No tak, te warsztaty są nagrywane, więc będziecie mogli sobie Państwo jeszcze i w grupie właśnie Awans Zawodowy z i e twinning przejrzeć prezentację i będziecie mogli również skorzystać. Z nagrania z dzisiejszego wydarzenia. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał kłopot przejścia jeszcze do, na pokój do dyplomowanego, pomóżcie Państwo, wklejcie link do tamtego pokoju. Harmonogram jest przyklejony na czacie, bo jak ja będę cały czas wklejała, to po prostu szkoda mi czasu, a chciałabym się już skupić na naszych działaniach. Drodzy Państwo, raz jeszcze chciałabym zaprosić Państwa przede wszystkim do tego, żebyście skorzystali z zasobów bloga specjalni.pl, bo tam oprócz fantastycznych. Fantastycznych wskazówek, inspiracji dotyczących realizacji innowacji pedagogicznych, dotyczących wykorzystania nowych technologii, mnóstwo artykułów, publikacji, jeśli chodzi o awans zawodowy nauczyciela, ale też o dostosowanie wymagań edukacyjnych, o pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszam też Państwa na stronę mojego niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli Zyta Czechowska-specjalni.pl, bo tak się nazywam dla Państwa, którzy przyłączyli się do nas, ale mam nadzieję, że będąc na wykładzie, czy też na warsztatach, już Państwo mnie poznaliście. Jednak gdyby ktoś mnie nie znał, po raz jeszcze Zyta Czechowska, nauczyciel, pedagog specjalny, oprócz tego ekspert do spraw awansu zawodowego, ambasador programu e-Twinning. Zapraszam też Państwa na naszą platformę szkoleniową szkolenia.specjalni.pl na której znajdziecie mnóstwo materiałów, webinarów bezpłatnych, również dotyczących chociażby awansu zawodowego. Po dzisiejszych wydarzeniach program i e twinning prześle Państwu oczywiście certyfikaty. Żeby uzyskać certyfikat z udziału z dzisiejszego wydarzenia, należy brać udział w dwóch sesjach warsztatowych. Będzie to potwierdzone przez ClickMeeting i na tej podstawie otrzymacie Państwo certyfikat. Raz jeszcze dla nowych Państwa, którzy dołączyli dopiero do naszego warsztatu, zachęcam i zapraszam do tego, żeby skorzystać z grupy awans zawodowy z e jeszcze, z której jeszcze być może Państwo nie korzystacie, a mam przyjemność ją moderować, ponieważ ją założyłam. Czytam tutaj na czacie, że nawet przedszkolaki znają Waszy, waszego bloga więc i, i nas, więc bardzo nam miło i cieszę się, że to, co robimy, tworzymy, to jest Państwu pomocne. Drodzy Państwo, czym jest sprawozdanie i kto takie sprawozdanie po ukończeniu stażu pisze? Jak Państwo wiecie, każdy nauczyciel, który jest na ścieżce awansu zawodowego według starych przepisów, czyli rozpoczął awans przed 1 września 2022 roku, rozpoczął ten awans na bazie rozporządzenia z 2018 roku w sprawie właśnie organizowania i przebiegu awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie w rozporządzeniu dowiedział się, że jego zadaniem przed rozpoczęciem stażu jest nakreślenie swojej, swojej drogi zawodowej, zaplanowanie swojego rozwoju zawodowego i tym samym stworzenie planu rozwoju zawodowego. Ten plan rozwoju należało w przypadku nauczycieli mianowanych. I kontraktowych złożyć do dyrektora szkoły nie dalej niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Natomiast w przypadku nauczycieli, jeszcze wtedy, stażystów, obligatoryjnie to się działo, bez wniosku, rozpoczynali staż i mieli 20 dni na złożenie takiej dokumentacji. No i jeśli ktoś z Państwa jest nauczycielem kontraktowym na starych zasadach, kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy i odbył ten okres stażu, musi na koniec stażu na koniec stażu drodzy państwo napisać sprawozdanie. Sprawozdanie to jest jakby takie podsumowanie przebiegu ścieżki awansu zawodowego. Podsumowanie całego stażu i dokumentacja świadcząca o Państwa aktywnościach, działaniach, podjętych inicjatywach, które mają Państwu, jakby usystematyzować spełnienie wymagań, ale są też swego rodzaju dowodem dla dyrektora szkoły, dla komisji, która będzie Państwa oceniała, że Państwo rzeczywiście świadomie w okresie stażu, w okresie ścieżki rozwoju zawodowego, Zrealizowaliście wymagania egzaminacyjne, które przewidziano dla Państwa i zostały opisane w tym rozporządzeniu z 2018 roku. I Wy, drodzy Państwo, bez względu na to, czy chcielibyście to robić, czy nie, takie sprawozdanie musicie przedłożyć. Sprawozdanie ma bardzo ważną moc, dlatego że po pierwsze, ono potwierdza spełnienie wymagań egzaminacyjnych państwa. Po drugie, daje dyrektorowi szkoły dokumentację świadczącą o przebiegu państwa rozwoju zawodowego. Na podstawie sprawozdania dyrektor szkoły konstruuje dla państwa ocenę dorobku zawodowego. Dodatkowo, jeśli jesteście państwo nauczycielami kontraktowymi, to mieliście w okresie stażu również opiekunastę i taki opiekun stażu musi Państwu napisać również w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu opinię. Zatem na podstawie opinii opiekuna stażu, na podstawie sprawozdania, które Państwo konstruujecie w oparciu o wymagania najlepiej, dyrektor szkoły tworzy dla Państwa w ciągu 21 dni ocenę dorobku zawodowego. Ta ocena dorobku zawodowego będzie, może być pozytywna lub negatywna. Jeśli Państwo otrzymacie ocenę pozytywną, wówczas konstruujecie całą dokumentację przebiegu realizacji ścieżki awansu zawodowego i składacie całą dokumentację do organu prowadzącego. W sprawozdaniu, drodzy Państwo, jak można go skonstruować i w jaki sposób je stworzyć? Nigdzie nie ma tak naprawdę wytycznych dotyczących tego, na jakiej podstawie robimy sprawozdanie, czy to na podstawie wymagań, czy powinności. Ja jednak, drodzy Państwo, zawsze rekomenduję Państwu, aby w sprawozdaniu były jednak. Wymagania, dlatego że nikt o powinności nie będzie Was pytał podczas egzaminu. Wy musicie przed dyrektorem szkoły, ale również przed komisją egzaminacyjną wykazać się spełnieniem wymagań. Więc najłatwiej zrobić już sprawozdanie na bazie wymagań, bo wtedy na podstawie tego sprawozdania bez problemu będziecie mogli przygotować sobie prezentację, podczas której będziecie przed komisją prezentowali swój dorobek zawodowy. Jeśli ktoś się uprze i będzie chciał zrobić, robić sprawozdanie według powinności, ale w trakcie tego sprawozdania ujmie jakby działania świadczące o spełnieniu wymagań, też oczywiście może to zrobić. Ja jednak rekomenduję, aby jednak w sprawozdaniu były drodzy państwo, sprawozdanie było tworzone według wymagań egzaminacyjnych i my tworząc na przykład dokumentację z przebiegu ścieżki awansu zawodowego, my drodzy państwo zawsze odnosimy się do właśnie robimy to sprawozdanie na bazie na bazie właśnie wymagań egzaminacyjnych no i teraz e, chciałabym pokazać Państwu takie przykładowe sprawozdanie, które jest częścią też teczki, e, którą skonstruowałyśmy z Jolą e, e, dla nauczycieli odbywających staż. No i my tutaj e, e, chciałabym na bazie tego naszego przykładu sprawozdania zaprezentować najważniejsze informacje. Oczywiście metryczka nauczyciela ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, czyli w sprawozdaniu imię i nazwisko, miejsce pracy, Pracy, pełniona funkcja, posiadane kwalifikacje, data rozpoczęcia stażu, data zakończenia stażu, kto był Państwa opiekunem, czas trwania stażu. Wiadomo, że zwykły staż nieskrócony trwa 2 lata i 9 miesięcy. Czasami u niektórych z Państwa ten staż będzie trwał dłużej, bo na przykład w trakcie odbywania stażu będziecie Państwo na dłuższym zwolnieniu lekarskim, który automatycznie przesunie i wydłuży Państwa staż. No i też jakby akty prawne, Podstawa prawna świadcząca o tym, że takie, że takie sprawozdanie musicie Państwo przygotować. Następnie, zobaczcie Państwo, robimy już sobie sprawozdanie z realizacji właśnie stażu, w którym to, tak jak powiedziałam, my akurat preferujemy taką formę, żeby uwzględnić i tworzyć takie sprawozdanie na bazie wymagań. Otwieramy sobie rozporządzenie. I w tym rozporządzeniu z 2018 roku macie Państwo szczegółowo wypisane wymagania, które w okresie stażu musicie zrealizować. I najlepiej, pierwsze wymaganie zrobić sobie taką tabelkę, w której to do tego wymagania piszecie, jakie podjęliście zadania do wykonania w okresie stażu, w jakiej formie zrealizowaliście te wymagania, no i też, jakie uzyskaliście efekty. Te efekty są bardzo ważne, o nich kilkakrotnie jest mowa w rozporządzeniu i też powiem Państwu, że i to na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego, jak i na rozmowie na stopień nauczyciela dyplomowanego, bardzo często pytają pytania o uzyskane efekty. Nas nie interesuje to w jaki sposób Państwo zrealizowaliście projekt, tylko na przykład jakie dzięki wdrożonemu projektowi edukacyjnemu uzyskaliście Państwo efekty, albo byliście Państwo inicjatorami jakiegoś konkursu szkolnego, to my wiemy czego dotyczył konkurs, bo przecież czytaliśmy Państwa sprawozdanie, bo komisja zanim wejdziecie na egzamin zapoznaje się z takim sprawozdaniem, mówiliście Państwo też o tym w prezentacji, chwaliliście się, pokazywaliście piękne zdjęcia, no i po co Ponownie o to samo pytać. Komisja, jeśli państwo nie uwzględnicie to w prezentacji, chyba, że są naprawdę nauczyciele, którzy umiejętnie to robią i oprócz tego, że przemycają w prezentacji to, co robili, jakie działania podejmowali, czego one dotyczyły, na bazie jakich potrzeb uczniów czy szkoły daną inicjatywę zaproponowali, no to jeszcze bardzo często w prezentacji od razu podają uzyskane efekty. I to jest super, bo wtedy też no, komisja nie ma za bardzo o co Zapytać i też tych pytań jest mniej, ale gdyby się tak zdarzyło, że nie będzie tych efektów, to bardzo często my w trakcie takiego egzaminu właśnie pytamy o uzyskane efekty w, dotyczące konkretnej inicjatywy, wycieczki, programu wdrożonego, konkursu, imprezy szkolnej, którą Państwo zaplanowaliście. Czasami jest też tak, że jeśli Państwo podacie na przykład, że efektem wdrożonego konkursu są uzyskane lepsze wyniki przez Waszych uczniów, no to to już jest pretekst do tego, żeby zapytać, bo jeśli nie powiecie, jakie lepsze, o ile lepsze, na bazie czego y, macie taką tezę, że te wyniki po konkursie. Uczniów są lepsze niż przedtem, zanim robiliście konkursy, na przykład przedmiotowe, no to my wtedy dopytujemy. Wskazała Pani w prezentacji, że dzięki e, na przykład organizowanym przez Panią konkursom, e, nie wiem, ortograficznym, matematycznym, historycznym, Pani uczniowie uzyskują lepsze wyniki. To chciałabym zapytać, e, na podstawie czego Pani zdiagnozowała, że te wyniki są lepsze? W odniesieniu do czego Pani porównywała wyniki? O ile są lepsze te wyniki i co Pani zdaniem wpłynęło na to, że te wyniki są lepsze? Wiecie Państwo, jakby zawsze, jeśli będziecie mówili tylko takimi ogólnikami i zapisy, zapisywali ogólne też efekty Waszej pracy, w, czy to w sprawozdaniu, czy w prezentacji, to zawsze dajecie takie pole do domysłów i do dopytania Państwa o to, yy, o co się nie chcemy domyślać, tak? Jeśli ktoś pisze, że efekt, <laughs> efektem Wdrożonego projektu jest lepsza integracja uczniów, to ja się pytam, co to znaczy lepsza integracja? Po czym nauczyciel poznał, że jest lepsza integracja? Czym się ta lepsza integracja objawia? Co państw wpłynęło na to, że państwo zdiagnozowaliście, że uczniowie są lepiej zintegrowani w klasie? Jaka konkretna sytuacja, jaki konkretny wskaźnik daje państwu prawo omówienia do tego, że no, ta integracja jest lepsza? Więc od razu warto napisać, że uczniowie w klasie się lepiej zintegrowali, chętniej sobie pomagają, częściej się spotykają, lubią pracować, w grupie i na przykład no, widać więzi, bo uczniowie, na przykład w kolekcjach spotykają się ze sobą, albo chętni ze sobą wykonują jakieś zadania projektowe, cokolwiek. Dać od razu do tego ogólnego efektu konkret, który będzie potwierdzał, że rzeczywiście Państwo jesteście świadomi uzyskanych efektów. No i w tym, w tym sprawozdaniu, na bazie wymagań, macie pierwsze wymaganie. Zadania do konkretnego wymagania, sposoby realizacji tego zadania, uzyskane efekty. Zobaczcie, te efekty są troszeczkę dłuższe niż tylko jedno zdanie, że lepsze wyniki zawsze dodatkowe, dodatkowa jakaś rzecz. Oprócz tego, zobaczcie, no przy pierwszym wymaganiu rzeczywiście było sporo tych aktywności. Mamy, mamy drugie, drugie wymaganie, do drugiego wymagania znowu zadania konkretne formy Waszej aktywności, które jakby potwierdziły realizację tego zadania, uzyskane efekty. Przechodzimy sobie dalej i mamy w sprawozdaniu trzecie wymaganie, i mamy tutaj umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia, i mamy w jaki sposób Wy Państwo chcecie potwierdzić, że Wasi uczniowie mają umiejętność i że, że chcą Pracować metodami aktywizującymi i że wy macie taką umiejętność. Skąd macie taką umiejętność? Na przykład dzięki temu, że ukończyliście jakieś formy doskonalenia nauczycieli, że wykorzystujecie na konkretnych zadaniach, zajęciach te metody, opisujecie, które to metody, w jaki sposób te metody zostały przez Was tutaj zaproponowane i wdrożone. Kolejne wymaganie umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy. I znowu, w jakie, jakimi za pomocą jakich zadań, jakie aktywności w związku z danym zadaniem podjęliście i uzyskane efekty. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że niektóre z tych punktów są bardziej obszerne z tych wymagań, niektóre trochę mniejsze. I właśnie w zależności od tego, jakie lubicie Państwo podejmować działania i aktywności, jedne z tych wymagań będą jakby dłuższe, bardziej obszerne, drugie trochę mniejsze. I też między innymi do tego służy monitorowanie przebiegu ścieżki rozwoju zawodowego, żebyście, drodzy Państwo, mogli sobie w ten sposób też planować ewentualnie dodatkowe aktywności. Na grupie, przepraszam za mój głos, ale niestety jeszcze po zapaleniu ktani nie doszłam do zdrowia. Na grupie awans zawodowy z e-twinning umieszczę przykładowy, kawałek takiego sprawozdania, żebyście mogli sobie Państwo na bazie tego szablonu stworzyć własne takie sprawozdanie. Dlatego, że to jest część teczki, która jest dostępna na platformie szkolenia.Specjalnie i no w całości nie mogę tego udostępnić, ale jako wzór takiego, takiej, takiego sprawozdania na pewno się pojawi. Na grupie Awans Zawodowy z e i po na pewno dodam Państwu przykładowe pytania, które się pojawiają na egzaminie, i podam Państwu również przykładowe problemy do rozwiązania, które często w ramach takich egzaminów się pojawiają. Wszystkiego nie mogę tam umieścić, bo to jest część też płatnych teczek, które mamy, ale niektóre z tych, z tych materiałów na pewno dla Państwa tutaj. Umieszczę. No i teraz, drodzy Państwo, kiedy i komu składamy sprawozdanie? Otóż, i teraz tak, jeszcze zapraszam na, te, na ten webinar, który będzie 15 i 16 marca, maja, 15 dla na, ubiegających się o mianowanie, 16 o dyplomowanie, i tam szczegółowo też będziemy omawiały właśnie sprawozdanie i pokazywały, w jaki sposób to sprawozdanie można napisać. Macie Państwo na napisanie takiego sprawozdania 7 dni po zakończeniu stażu. To jest niby dużo, ale też bardzo mało, bo pamiętajcie Państwo, że żeby zmieścić się w czasie i żeby móc mieć jeszcze egzamin w tej sesji letniej, czyli w wakacje, musicie Państwo i mieć później podwyżkę od września, musicie Państwo złożyć całą dokumentację do organu prowadzącego do ostatniego czerwca. No, i teraz zobaczcie, jeśli wy przedłożycie dyrektorowi szkoły najpóźniej 7 czerwca sprawozdanie, to dyrektor szkoły ma 21 dni na przygotowanie dla państwa oceny pracy. I to już nam się robi 28 czerwca, a wy państwo macie czas do 30 czerwca, żeby złożyć całą dokumentację. I ja zawsze też mówię nauczycielom, że ok, jeśli ci się uda zrobić sprawozdanie wcześniej. Rób sobie już to sprawozdanie w maju tak żebyś 1 czerwca, bo nie wcześniej, bo nie można wcześniej oddać sprawozdania dyrektorowi szkoły dlatego że do końca maja jesteście państwo jeszcze na ścieżce awansu zawodowego, ale już 1-2 czerwca już można oddać, zyskujesz kilka dni, dyrektor wtedy też często robi wcześniej tę ocenę, no i macie państwo więcej czasu na to, żeby sobie skompletować całą tę dokumentację i w odpowiednim czasie złożyć też właśnie w organie prowadzącym. Więc nie Czekajcie Państwo do końca stażu. Jeśli macie już, jeśli wiecie, że kończycie awans zawodowy, że kończycie ten staż, róbcie już sobie takie przykładowe sprawozdanie, uzupełniajcie te tabele, czy jak lubicie formę opisową, bo też nigdzie nie ma wytycznych na temat tego, czy sprawozdanie ma mieć formę tabelkową, czy sprawozdanie ma mieć formę ciągłą, opisową, wszystko zależy od tego, co Państwo wolicie, co lubicie. Ja przyznam, że jestem tabelkowa, lubię kiedy dokumenty są właśnie w taki sposób ułożone, bo one pozwalają mi na większą przejrzystość, ja od razu widzę ile mam czego, czego mi brakuje i lubię po prostu taką formę, ale Wy wcale nie musicie Państwo robić sprawozdania, w formie tabeli, możecie to zrobić w formie opisowej. No i teraz wracając do tego, co ja jeszcze rekomenduję nauczycielom, a mianowicie jeśli złożycie też dyrektorowi sprawozdanie, i jesteście pewni tego, no, że ta ocena powinna być pozytywna, bo zrealizowaliście te wymagania, przecież egzaminacyjne, to też nie czekajcie, drodzy Państwo, do ostatniego dnia z oceną od dyrektora szkoły, tylko już w trakcie, kiedy dyrektor ma czas na napisanie Państwu tej oceny dorobku zawodowego, przygotowujcie sobie całą dokumentację. Odnajdźcie Wasze dyplomy potwierdzające kwalifikacje, skserujcie je Państwo. Poproście w sekretariacie o podpisy, pieczątki za zgodność z oryginałem. Skserujcie sobie wcześniejszy akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Znowu, skserujcie, potwierdźcie za zgodność z oryginałem. Przygotujcie sobie niezbędne dokumenty, które musicie złożyć do organu prowadzącego, między innymi wniosek o wszczęcie postępowania na stopę. Na stopień nauczyciela mianowanego, czyli o, o ten egzamin, a później yy, też musicie zrobić sobie ksero sprawozdania i też nie, nie czekać do ostatniego dnia, <laughs> tylko przygotować, wydrukować sobie takie sprawozdanie, poprosić o pieczątkę, o podpis dyrektora, za zgodność z oryginałem i czekacie już wtedy tylko i wyłącznie mając wszystko gotowe w teczce na ocenę dorobku zawodowego i kiedy taki dyrektor już przedstawi państwu datę ocenę też robicie ksero takiej oceny, podpieczętowana za zgodność z oryginałem. Dokładacie do całej dokumentacji formalnej i już bez problemu zanosicie do organu prowadzącego i macie problem z głowy. Z zachęcam i rekomenduję też Państwu, żebyście nie czekali z dokumentacją na ostatnią chwilę i żebyście też nie przekładali tego momentu na okres jesienny. Po co? Drodzy Państwo, bo wiecie, że Wy, którzy ukończycie w danym roku szkolnym staż na stopień nauczyciela mianowanego, możecie go zrobić w dwóch jakby sesjach: w tej sesji letniej i w sesji zimowej, musicie najpóźniej zrobić w roku kalendarzowym, w którym ukończyliście staż. Czyli jeśli kończycie staż pod koniec maja, to najpóźniej do końca grudnia musicie mieć przeprowadzony egzamin. Zatem albo zdążycie w tej pierwszej sesji i do czego na Drodzy Państwo, albo jeśli nie zdążycie z różnych względów, możecie wtedy całą tę dokumentację złożyć w organie prowadzącym do końca października. Pamiętajcie jednak, drodzy Państwo, żeby sprawozdanie jednak mimo wszystko złożyć w ciągu siedmiu dni u dyrektora szkoły. Dlaczego ja Państwu rekomenduję, żeby złożyć sprawozdanie jak najszybciej i żeby przedłożyć te dokumenty w organie prowadzącym i jak najszybciej przystąpić do egzaminu? Rekomenduję to dlatego, że drodzy Państwo jesteście już w takim pędzie, jesteście już wiecie, macie takie flow, jesteście w transie realizacji tych wymagań, na bieżąco pisząc sprawozdanie znacie, Wymagania, pamiętacie, jakie aktywności podejmowaliście? Pisząc sprawozdanie, znacie prawie, że na pamięć te uzyskane efekty. Łatwiej Wam jest wtedy zmobilizować się, żeby zrobić krótką prezentację, w której jakby zaprezentujecie te wszystkie wymagania egzaminacyjne, które spełniliście. I to jest naprawdę. Jakby dużo łatwiej niż czas, w którym odwleczecie, bo i tak przez wakacje nie będziecie nic robili, i tak później nie chce się ponownie wrócić do tej dokumentacji i niepotrzebnie tylko ten okres przekładamy i tracimy pieniądze, bo w przypadku, kiedy złożycie Państwo do końca czerwca całą dokumentację, to od 1 września już macie podwyżkę, a kiedy złożycie do końca października, dopiero od końca stycznia. Po co po prostu tracić pieniądze? Jak można od razu iść na fali i iść po prostu z ducha. Tych aktywności i zrobić to natychmiast. Wracając do naszych powinności w kontekście sprawozdania, drodzy Państwo, yy... Siedem dni po zakończeniu stażu składacie sprawozdanie, składacie je dyrektorowi, no i też w międzyczasie pewnie opiekun stażu będzie chciał od Was to sprawozdanie, bo on też musi w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia stażu napisać opinię o państwie. Ja też proponuję Państwu, żeby, żebyście wcześniej też pokazali to sprawozdanie opiekunowi stażu. To jest nauczyciel, który ma większe doświadczenie, spojrzy też krytycznym okiem, Podpowie wam pewne aktywności, więc nie czekajcie temu z, z opiekunem stażu się tutaj kontaktujcie, żeby też zweryfikować wasze sprawozdanie. Komisja egzaminacyjna ogląda wasze sprawozdanie, tylko i wyłącznie plan rozwoju zostaje w szkole. W zaświadczeniu, które przygotowuje dla państwa dyrektor do tej. Formalnej dokumentacji, w którym znajduje się Państwa stanowisko, to na jakim stanowisku Państwo pracowaliście, jakich przedmiotów uczyliście, ilość godzin, okres stażu, czy też ewentualne zwolnienia lekarskie. W której wystawia dla Państwa dyrektor szkoły, jest też takie miejsce, w którym dyrektor szkoły wpisuje datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego. I jeśli chodzi o plan rozwoju zawodowego, to tylko i wyłącznie w tym kontekście, że w tym, w, te, w tym zaświadczeniu dyrektora szkoły znajduje się taka informacja o zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego, komisja z planem się nie zaznajamia. Tylko i wyłącznie zapoznajemy się z Państwa sprawozdaniem. Więc też nie martwcie się Państwo, jeśli czegoś tam nie zdążyliście, co sobie zaplanowaliście w planie zrobić i nie uwzględniliście tego w sprawozdaniu. Czasami tak bywa, że pewnych rzeczy nie uda się do końca zrealizować. A jeśli czegoś nie ujęliście w planie, a chcecie to ująć w sprawozdaniu, napiszcie to, drodzy Państwo. Im więcej Waszych działań, tym lepiej. Wierzcie mi naprawdę, że komisje są bardzo przychylne nauczycielom i nikt nie chce złapać Państwa na tym, że coś nie napisaliście w planie albo zapomnieliście. Wy macie się po prostu wykazać tym, że jesteście profesjonalistami, że znacie wymagania, że wiecie w jaki sposób pracować z uczniami, że macie swoją metodykę pracy, że znacie metody i, i, i tak dalej. Komisja ma już wcześniej Państwa sprawozdanie o tyle, że o tyle, że jakby organ prowadzący ma to sprawozdanie i Państwa całą dokumentację. My dopiero się zapoznajemy z tym sprawozdaniem w dniu egzaminu. To znaczy przychodzimy do organu prowadzącego, gdzie jest komisja, siedzimy wspólnie z komisją, przeglądamy Państwa dokumentację, zapoznajemy się z oceną pracy czy z oceną dorobku zawodowego, którą wystawił Państwu dyrektor szkoły, czytamy tę ocenę, przeglądamy sprawozdanie i czekamy na Państwa autoprezentację. Więc jak najbardziej to sprawozdanie jest przeglądane, bo my musimy, przedtem zanim Państwo na ten egzamin wejdą, upewnić się, że Państwo zrealizowaliście wszystkie wymagania na stopień nauczyciela, właśnie dyplom, mianowanego. No i teraz, drodzy Państwo, jak napisać sprawozdanie? Forma dowolna. Nie ma nigdzie w rozporządzeniu informacji, że to ma być w pionie, w poziomie, w tabeli, w opisie od was państwo zależy i też nie wyobrażam sobie żeby dyrektor szkoły was tutaj sztorcował pod tym względem i mówił jak to sprawozdanie ma wyglądać bo on lubi tabelkę to wy też musicie prawda pewnie że fajnie się z dyrektorem dogadać na początku i sobie ustalić jak to sprawozdanie będzie napisane ale ze względu na formę sprawozdania nikt tego sprawozdania podważyć państwu nie może Najlepiej robimy na podstawie wymagań. Aczkolwiek ja nie mogę Państwu powiedzieć, że w rozporządzeniu jest taki zapis, bo nie ma takiego zapisu. Są nauczyciele, którzy robią sprawozdanie na podstawie powinności i w sprawozdaniu przemycają, jakby potwierdzenie tego, że spełnili wymagania poprzez różne aktywności. Natomiast łatwiej będzie Państwu od razu. W trakcie pisania sprawozdania zweryfikować realizację wszystkich wymagań. No i też jak będziecie Państwo tworzyli sobie prezentację już na egzamin, to zobaczcie, jakie macie ułatwienie. Bierzecie sobie slajdy w prezentacji. Tworzycie pierwszy slajd, pierwsze wymagania, w sprawozdaniu macie konkretne aktywności, wypisujecie sobie hasłami to, co robiliście. Bo przypominam, żeby w prezentacji naprawdę nie było zbyt dużo tekstu, tylko tak, żeby to Wam pomogło w, w prezentacji, w mówieniu. Zapisujecie sobie hasłowo te wasze aktywności, dołączacie ewentualne zdjęcia, dołączacie ewentualną jakąś grafikę potwierdzającą to, co robiliście, o czym mówicie w trakcie autoprezentacji. No i też, drodzy państwo, pamiętajcie, że sprawozdanie ma dużą moc. Na jego podstawie dyrektor tworzy ocenę, więc nie może być tak, że ono jest cząstkowe i nie zawiera tych wymagań, bo w niektórych dużych szkołach, skąd taki dyrektor ma wiedzieć, on nie zna czasami wszystkich nauczycieli bardzo dobrze, wy macie swoich opiekunów w stażu i dyrektor tak naprawdę zderza się z państwa aktywnościami dopiero kiedy przygotowuje sprawozdanie, więc na podstawie takiego wyczerpującego sprawozdania dyrektor tworzy ocenę dorobku zawodowego. Im lepsze sprawozdanie, też wiemy z doświadczenia, że później ta ocena też jest lepsza, no bo dyrektor ma o czym w tej ocenie po prostu pisać. No i pamiętajcie, że jeśli nie stworzycie sprawozdania na bazie wymagań egzaminacyjnych, no to musicie gdzieś tam w tych Waszych aktywnościach właśnie uwzględnić, dro drodzy Państwo, to w jaki sposób dokonaliście. Dokonaliście właśnie realizacji tych wszystkich Waszych wymagań egzaminacyjnych. O sprawozdaniu już Państwu mówiłam i pokazywałam przykładowe sprawozdanie. Istotą sprawozdania jest, jest rodzaj zadania w danym wymaganiu, formy, za pomocą których zrealizowaliście, drodzy Państwo, dane zadanie, no i uzyskane efekty. Pamiętajcie państwo, że te uzyskane efekty są bardzo ważne. Zarówno w sprawozdaniu, jak i później podczas waszej prezentacji, podczas egzaminu, dlatego że my oceniamy uzyskane efekty. Nauczyciel, który chce być nauczycielem mianowanym, musi już umieć, musi wiedzieć i musi znać, jakie są sposoby na uzyskiwanie pozytywnych efektów w jego pracy i musi też być takim nauczycielem Refleksyjnym, musi dokonywać umiejętnie ewaluacji własnej pracy, a na podstawie tej ewaluacji określa to, co mu się udało zrobić, albo czego mu się nie udało zrobić. Prawda? I tutaj też w trakcie egzaminu później wykazuje się uzyskiwaniem tych właśnie. Wymagań. No i teraz, drodzy Państwo, przebieg egzaminu. Jak to wygląda? Tak jak powiedziałam, tworzycie Państwo całą tę dokumentację formalną. Najpóźniej do 30 czerwca zawozicie ją do organu prowadzącego i spokojnie czekacie na informacje z organu prowadzącego, kiedy odbędzie się posiedzenie komisji w sprawie Waszego egzaminu. No, i teraz taka dobra rada. Drodzy Państwo, jeśli wy już ter, dostaniecie termin i nie zjawicie się na tym egzaminie, niestety ten egzamin wam przepada. Liczył się tak, jakbyście go w ogóle nie zdali. Gdyby się zdarzyły jakieś straszne rzeczy nieprzewidziane i będziecie i wiecie Państwo, że nie będziecie mogli uczestniczyć w tym egzaminie, a nie macie zwolnienia lekarskiego, to jedyne, co możecie zrobić, to najpóźniej na dzień przed egzaminem wycofać Was wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. To jedyne, co możecie zrobić, zdążyć jeszcze wycofać wniosek i wtedy taki wniosek ponownie złożycie w tym drugim terminie do końca października. Wtedy, kiedy złożycie ten wniosek w drugim terminie, bez problemu będziecie mogli podejść do egzaminu. Ale były już takie sytuacje, że nauczyciel miał termin, odebrał powiadomienie, miał przyjść na egzamin, a niestety na tym egzaminie się nie stawił. W związku z czym była komisja, było oficjalne rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego, i w momencie, kiedy taki nauczyciel nie trafił na egzamin, jakby zaliczono tak, jakby tego egzaminu nie zdał, w związku z czym musiał odbyć dodatkowy staż na stopień nauczyciela mianowanego. No i teraz, drodzy Państwo, ale mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, tylko Wam podpowiadam, że gdyby naprawdę czasami są różne sytuacje, na które nie mamy wpływu, jak dzień wcześniej wycofacie wniosek, nie będzie tutaj żadnych konsekwencji. No i teraz, drodzy Państwo, wchodzicie sobie na taki egzamin, komisja Was wita przyjaźnie, dzień dobry, prosimy, żeby się Pani przedstawiła, przewodniczący komisji tutaj odczytuje, kto wchodzi w skład takiej komisji, e, przedstawia ekspertów i w, ta, w skład takiej komisji wchodzi przewodniczący z organu prowadzącego, e, przedstawiciel organu nadzorującego, czyli kuratorium, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów z listy ekspertów, którzy uczą tego samego przedmiotu albo przedmiotu po, podobnego. Do tego, czego uczycie Państwo, następnie po przedstawieniu komisji przewodniczący oddaje Państwu głos i mówi najczęściej, drodzy Państwo, prosimy o zaprezentowanie dorobku zawodowego z uwzględnieniem uzyskanych efektów. Prosimy, żeby to było takie zwięzłe przemówienie, bo drodzy Państwo, byłam już na różnych komisjach. Wy wiecie, że człowiek jest w stanie skupić naprawdę maksymalnie uwagę na tym, kto, kto coś mówi 15 minut, 10, to już jest w ogóle fantastycznie, 15 to już jest takie skręceniem się a byłam na egzaminie, gdzie nauczyciel potrafił mówić godzinę i dłużej, a przewodniczący tego nie przerywał. To było straszne. Nikt nie słuchał tego nauczyciela. To było wyczerpujące psychicznie, fizycznie, bez sensu. Jeśli państwo będziecie przygotowywali prezentację na egzamin Uwzględnijcie maksymalnie 20 minut. Naprawdę to jest maks, kiedy ludzie chcą Państwa słuchać, kiedy jeszcze przyjmujemy to, o czym Państwo mówicie i z satysfakcją słuchamy tego, o czym mówicie. Niech to będzie 15-20 minut skondensowane informacje. Wymaganie w ramach tego wymagania. Zrealizowałam takie, takie projekty, zorganizowałam takie, takie wycieczki, byłam inicjatorem takich imprez szkolnych. Dzięki temu uzyskałam następujące efekty to 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 tamto dwa czy zdjęcia czy kilka zdjęć idę do następnego wymagania naprawdę to musi być takie dynamiczne to musi być takie swobodne nienarzucające komisji tych waszych działań bo drodzy państwo my już jesteśmy po lekturze waszego sprawozdania my już wszystko przeczytaliśmy wiemy co państwo robiliście znamy państwa pracę i ja wiem że nauczyciele którzy robią dużo, lubią e, robić różne rzeczy, no to cieszą się, że mogą przed tą komisją to wszystko zaprezentować. Tylko z drugiej strony miejcie Państwo taką refleksję, że my często mamy pięciu, sześciu w ciągu dnia takich nauczycieli, i gdybyśmy my mieli słuchać tylko i wyłącznie po godzinie czy więcej Państwa e, prezentacji, plus dodatkowo jeszcze zadania, pytania, to, to by było nieefektywne. To jest straszne i e, tutaj rekomenduję naprawdę maksymalnie 20 minut, przygotować sobie prezentację przed lustrem, ją, przed Raz, dwa, trzy, przegadać, nagrać siebie, zobaczyć, ile trwa taka prezentacja i wystarczająco będzie naprawdę i wszyscy będą zadowoleni. Po takiej prezentacji dorobku zawodowego, w ramach której prezentujecie Państwo realizację wszystkich wymagań, następnie rozwiązujecie problem, który dla Was przygotowuje komisję. Co to są, drodzy Państwo, te problemy? Otóż problemy, tak jak już mówiłam wcześniej, dotyczą takiej codzienności szkolnej, pragmatyki szkolnej, dotyczą naszych działań, które i, 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 i te przykładowe problemy to są takie sytuacje hipotetyczne, które mogą znaleźć się w Państwa szkole, na Państwa lekcji, w, nie wiem, w kontekście współpracy z rodzicami, w kontekście wyjazdów, wycieczek organizowanych, uroczystości, czy też po prostu danych lekcji. No i takie przykładowe problemy, które najczęściej mogą być zadawane. Też pamiętajcie Państwo, że problemy są dostosowane do specyfiki szkoły, czy też przedszkola, w którym uczycie, do przedmiotu, którego uczycie. Czy jesteś wychowawcami, czy nie jesteście wychowawcami, czy jesteście opiekunami stażu, czy jesteście, nie wiem, nauczycielami przedszkola, czy prowadzicie świetlicę, czy jesteście włefistami, czy organizowaliście wycieczki, czy mieliście dzieci ze specjalnymi potrzebami w klasie. Wszystko zależy od tego, co my o Państwa wiemy. No i takie przykładowe problemy mogą brzmieć następująco. Na przykład w ciągu roku do klasy dołącza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jakie działania i w oparciu o jakie przypisy prawa podejmie Pani te działania, tak? Czyli trzeba powiedzieć, że jak przychodzi taki uczeń z orzeczeniem, to trzeba zwołać zespół, że, że tworzymy WOPF-u, że tworzymy dostosowania, że współpracujemy z rodzicami, ze specjalistami i że na podstawie rozporządzenia z 2017 roku w sprawie tamtego organizowania warunków kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Albo podczas lekcji u ucznia wystąpiły zachowania autoagresywne. Jakie podejmie pani, pan działania w oparciu o jakie przepisy prawa? Albo rodzic kwestionuje metody pani nauczania, krytykuje, dyskredytuje pani pana kompetencje zawodowe. Jakie działania w związku z tym podejmie pani, podejmie pani i w oparciu o jakie przepisy prawa? Albo w, ucze, w klasie ma pani ucznia z dysleksją albo z zespołem Aspergera. Jak indywidualizuje pani pracę i w oparciu o jakie przepisy prawa? W klasie były problemy z dyscypliną na zajęciach. Jakie działania pani, pan podjęła podjął? Pani klasie, analiza wyników egzaminów zewnętrznych wskazała potrzebę zmian metodyki nauczania. Proszę wskazać, jakie działania podejmie pani, podjęła pani, pan, tak? Pracuje pani w klasie łączonej. Proszę powiedzieć, jak rozwiązuje pani kwestie metodyczne, dydaktyczne, w oparciu o jakie przepisy prawa? Podczas wycieczki szkolnej zdarzył się wypadek, uczeń złamał nogę. Jakie podejmie pani, pan działania i w oparciu o jakie przepisy prawa? Uczeń w czasie przerwy pobił kolegę, jakie procedury, przepisy prawa pani zastosuje, jak można rozwiązać ten problem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że tych pomysłów na problemy, które mogą zdarzyć się w takiej codzienności szkolnej jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podczas prezentacji, bo tutaj mamy takie pytanie, oczywiście nauczyciel może wspierać się notatkami. Nikt państwu tego nie zabroni. Jeśli wam będzie łatwiej, że będziecie mieli swoje zapiski, swoje notatki w, w, na bazie których przygotowywaliście się do tej autoprezentacji, to jak najbardziej możecie mieć. Nikt Wam też nie zabroni patrzeć na prezentację. Jeśli prezentujecie Państwo prezentację multimedialną i tam macie jakieś konkretne zagadnienia, możecie mieć. Ja Wam też proponuję, że jeśli macie w swoim PowerPoincie czy w innym programie do prezentacji taką możliwość dodania komentarzy, których my jako komisja nie widzimy, tylko widzimy obraz, który jest na slajdzie, to jak najbardziej możecie Państwo sobie takie komentarze dodać i one wam będą też w trakcie egzaminu pomagały. Te zadania robicie w tej części po prezentacji dorobku zawodowego, czyli wchodzicie do, do sali, jesteście przedstawieni komisji, komisja zostaje przedstawiona, prezentujecie państwo te 20 minut tam spełnienie wymagań, czyli macie tam swoją prezentację. Następnie sobie spokojnie siadacie. Przedstawiciel komisji daje wam roz, zadanie, problem do rozwiązania, a następnie, jak już rozwiążecie ten problem i wskażecie w oparciu o jakie przepisy prawa byście ten problem rozwiązali, otrzymujecie państwo zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych. To znaczy, wtedy komisja przygotowała też wcześniej dla was jakieś zadanie, na przykład polegające na tym, że jeśli widzimy, że Państwo tworzycie własne puzzle interaktywne na platformie Jigsaw Planet, to mówimy, to prosimy nam pokazać, w jaki sposób Pani te puzzle e, tworzy. Możecie mieć swój laptop, pewnie. Jeśli wcześniej ustalicie sobie w organie prowadzącym, że będziecie korzystali z własnego laptopa, ja też wcześniej proponuję, żeby podejść, zobaczyć, czy mają takie złączki, przełączki i kable, które będą pasowały do Waszego laptopa, nikt nie zabroni wam tego, żebyście mogli Państwo korzystać ze swojego laptopa. No i teraz, jeśli chodzi o wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych. Czasami, jeśli widzimy, że nauczyciel ma małe kompetencje i nie do końca potrafi tworzyć jakieś interaktywne quizy, czy też ćwiczenia, czy zadania, to ma pokazać nam, w jaki sposób tworzy slajdy w prezentacji, albo pokazuje nam platformy, programy webowe, miejsca w sieci, z których korzysta na przykład w czasie edukacji zdalnej, czy do przygotowywania jakichś Pomocy dydaktycznych. Więc jakby te zadania do wykonania z użyciem narzędzi multimedialnych, one też bardzo często współgrają i odpowiadają na Państwa kompetencje umiejętności. Jeśli widzimy, że w sprawozdaniu jest dużo tego i żyjecie Państwo tymi nowymi technologiami i wiecie w jaki sposób doskonale, jakby wykorzystywać te narzędzia, to bez problemu, no jakby zawsze się odnosimy do tego, co jest w sprawozdaniu. Jeśli Państwo nie znacie Wordwola, to nikt Państwu nie będzie kazał Wordwola pokazywać na, na, na tym egzaminie. Tylko raczej zawsze prosimy o pokazanie czegoś, z czego Państwo korzystacie, o czym napisaliście w sprawozdaniu. No i kiedy już wykonacie to, to zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych, wtedy przechodzimy do pytań, pytań e egzaminacyjnych. Tych pytań zawsze może być różnie e i w zależności od tego, jak będzie wyglądała Państwa prezentacja. Jak obszerne jest sprawozdanie. Jeśli rzeczywiście widzimy, że jesteście Państwo no naprawdę zaangażowani i yy, y, y, y po prostu yy, no, nie potrzeba Was tutaj, nie wiadomo jak pytać, no to bez sensu, żebyśmy yy, Was tutaj. Yy, męczyli i po prostu prosili, żebyście nam te, te, drodzy Państwo, żebyście nam te pytania, żebyście nam tutaj na te pytania nie wiadomo w ilości ilu odpowiadali. Jeśli chodzi o pytania, drodzy Państwo, przykładowe, no to one dotyczą wymagań edukacyjnych, które mieliście Państwo spełnić. Jakie, jakie formy doskonalenia Państwo ukończyliście? Co one Wam dały? Co wdrożyliście w swojej pracy? Jak Poznaliście jakąś metodę, to w jaki sposób wdrożyliście ją na lekcjach? Będą na pewno pytania dotyczące metod aktywizujących. Które z metod aktywizujących najczęściej Państwo wykorzystujecie w swojej pracy i jakie przynoszą one efekty? Bardzo często pytania dotyczące na przykład ewaluacji własnej pracy. Jakie znacie Państwo metody na ewaluację? Jakie techniki, jakie narzędzia, jakimi sposobami dokonujecie ewaluacji własnej pracy? Czym jest ewaluacja? Po co robicie ewaluację? Bardzo często są też pytania o to, w jaki sposób pomagacie uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, albo jakie najczęściej rozpoznajecie problemy u Waszych uczniów? W jaki sposób dzielicie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami? Albo w jaki sposób uczyliście się w trakcie. Stażu, od swojego opieku na stażu, albo e, też takie pytanie może być dotyczące właśnie wykorzystania nowych technologii, w jaki sposób one wzbogaciły Państwa warsztat pracy. Pamiętajcie Państwo, że te pytania, one nie są spoza Państwa zasięgu, zawsze nawiązują do Państwa pracy. Często pytamy też o sposoby, o metody diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów. Pytamy, w jaki sposób oceniacie Państwo uczniów i co jest dla Was y, ważne. Ja uczę matematyki, informatyki, ale Ale mám też kwalifikacje do przyrody, do wychowania fizycznego, do edukacji wczesnoszkolnej, logopedii i jestem pedagogiem specjalnym, więc jestem na tych komisjach naprawdę u różnych nauczycieli. Na przykład w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego często pytam, co bierze pan pani pod uwagę przy ocenianiu y, uczniów. Co jest dla pana ważne? W jaki sposób indywidualizuje pan pracę z uczniem, który ma trudności na przykład z koordynacją y, ruchową? Albo w jaki sposób dostosowuje pan pani wymagania y, edukacyjne na przykład do ucznia ze spektrum autyzmu na lekcjach wychowania fizycznego. W jaki sposób prowadzi Pan edukację zdrowotną podczas zajęć? Czy w jaki sposób przemyca Pan treści związane na przykład z odpowiednim odżywianiem się? Jakie zainicjował Pan Pani uroczystości szkolne, które miały wpływ na przykład na profilaktykę zdrowotną, czy profilaktykę związaną z odpowiednim odżywianiem czy utrzymaniem sprawności fizycznej? To, jest, to są wszystko pytania, które dotyczą przepraszam, Państwa pracy i Państwa codzienności. To są też bardzo często właśnie pytania o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to są pytania też o konkretne projekty, czyli jakie efekty uzyskaliście Państwo w realizacji projektu, z jakimi instytucjami pracowaliście, po co czasami piszecie Państwo, że pozyskaliście, czy pozyskaliście Państwo jakieś dodatkowe dodatkowe finanse czy jakieś pomocy dydaktyczne, co było jakby pretekstem do tego, żeby pozyskiwać, na jakie potrzeby odpowiadało to, że Państwo pozyskaliście taki sprzęt, jak go wykorzystujecie. Byłam, byłam pewnie, u nauczycieli współorganizujących jestem bardzo często jako pedagog specjalny. Tutaj akurat w przypadku nauczycieli współorganizujących, to pytamy bardzo często o takie konkretne metody bezpośredniego wsparcia ucznia, albo w jaki sposób nauczyciel zachowuje się w przypadku, kiedy. Ucznia następują jakieś niepożądane zachowanie? W jaki sposób nauczyciel współorganizujący utrzymuje dobre relacje z rodzicami i na, przykład kon, i na przykład informuje ich o bieżących postępach ucznia? W jaki sposób nauczyciel współorganizujący wspiera nauczyciela przedmiotowca w kontekście konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych? Co w przypadku pracy nauczyciela współorganizującego jest najważniejsze? Jaki warsztat pracy, jakie pomocy dydaktyczne wykorzystuje do tego, żeby aktywizować ucznia albo żeby niwelować zachowanie? wychowania niepożądane, w jaki sposób wspiera ucznia w kontekście integrowania takiego ucznia z uczniami w klasie, czy też chociażby z ucznia, czy, czy też włącza w działania szkoły, w jaki sposób nauczyciel współorganizujący współpracuje z pedagogiem specjalnym, z innymi specjalistami w szkole. No, w zasadzie jakby pytania znowu dotyczą tylko i wyłącznie państwa pracy i tego, w jaki sposób państwo pracujecie w bezpośrednim kontakcie z uczniem, ale też w jaki sposób wspieracie nauczycieli. To szkolenie będzie dostępne na stronie e-twinning. Ja też poproszę o nagrania, żeby wrzucić do grupy awans zawodowy z Awans Zawodowy z e-twining, więc wszystko o czym państwu mówię na pewno będzie tam podane. Obiecuję, że może nie dzisiaj, bo jeszcze mam dzisiaj o godzinie 19:00 jedno szkolenie dla firmy A systems z rozwijania kompetencji emocjonalno społecznych, ale Jutro, być może wieczorem już po szkoleniach, kiedy będę miała chwilę wolnego, uzupełnię materiały w grupie, wrzucę to, co tylko będę mogła w kontekście, w kontekście, drodzy Państwo, właśnie awansu zawodowego. Zachęcam państwa do tego, żebyście też byli aktywni na tej grupie, żebyście pisali tam na forum, na stronach w aktualnościach, co państwo czego państwo potrzebujecie, na co państwo liczycie, z czym macie państwo problem. W grupie materiały, prezentacje i wszystko co wrzucamy jest dostępne przez cały czas, my tego nie usuwamy. To jest do państwa dyspozycji. Zachęcam, drodzy Państwo, na, do udziału w, w webinarze bezpłatnym, który będę prowadziła z Jolą 15 i 16 maja. Wklejam link do zapisów na ten webinar. Zachęcam do skorzystania z materiałów, z różnych artykułów, podpowiedzi i na blogu, i na platformie. No jest tego dużo. Jeśli Państwo potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, to myślę, że go znajdziecie. Bardzo się cieszę. Za to dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było ono efektywne i że chociaż w małym stopniu każdy z Państwa skorzystał i że czujecie się lepiej przygotowani do zakończenia stażu, do przygotowania sprawozdania i do tego, w jaki sposób będzie przebiegał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Życzę Państwu miłego popołudnia, miłego wieczoru i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia na innych szkoleniach. Dziękuję za wszystkie tutaj informacje. Monika też prosiła Państwa.